Pytanie pan zadał dla niektórych może okrutne. O powrocie do domu przede wszystkim. Generalnie większego nie mam właściwie. Dzisiaj moim marzeniem jest to, żeby ta kobieta, którą poznałem, zawsze ze mną była. To jest moje marzenie. O spokojnym życiu. Pracy, mieszkaniu. Ale tak spokojnie, żeby przeżyć. Na ten temat tylko tyle powiem. Dla mnie to jest... Powiedzmy, żeby patrzyli na nas normalnie. Tu. Panowie, tu, w sercu, jak się ma. Tak naprawdę to Boga się ma w sercu, a nie ma się na ulicy, żeby nikomu się nie pokazać. Wierzcie mi. Po każdej nocy nadchodzi dzień. Nadchodzi śpi, no to już zaczynam o pracowni. Jestem malarzem. Ale niestety troszkę podupadłem i w tej chwili marzę, żeby mieć pracownię swoją i z powrotem zacząć malować. Żeby dzisiejszy wieczór przeżyć spokojnie, spotkać się z dobrymi ludźmi, porozmawiać. Ewentualnie bez względu na to, ile mam w kieszeni albo w ogóle nie mam w kieszeni, dobrym słowem drugiemu pomóc. Tą wolę Bożą, jaka jest na dzień dzisiejszy. Porozmawiać, dać im taką szansę, tak żeby zobaczyli, że mają godność, że są ważni. To jest chyba najważniejsze w tych dniach. Bardzo dziękuję. Dziękuję.